I słychać, no naprawdę głośno tutaj płynie woda. I teraz właśnie wam pokażę, że ze śliwką można również po wodzie. Nie tylko po lawie, po wodzie też. Tak, co ciekawe, to ta woda nie jest ani zanieczyszczona, na taką nie wygląda. Znaczy, nie jest zanieczyszczona, nie zamieszkują nią piranie, ale jednak jeżeli w nią rajmy wpadnie, to traci zdrowie. Może spróbujemy wymyślić jakieś wytłumaczenie do tego. A to może po prostu, że właśnie to wszystko przez ten szybki nurt, właśnie taki prąd, który mógłby go porwać i po prostu wyrządzić mu szkody po drodze. Tak, w tym momencie będzie bardzo dużo właśnie takich naprawdę miniaturowych platform, naprawdę macie mało przestrzeni na wylądowanie na nich. I znowu one! Jeju! Te syczące cosie. Z czego nawet właśnie teraz nie możemy ich nawet zobaczyć. To jest naprawdę kłopotem. O, jeszcze jeden! Jeszcze jeden! No. Okej, teraz moment ze szkarłatnymi lumsami. Tak, możemy tamte platformy no, tak pominąć, żeby to wszystko przyspieszyć. Teraz widzimy robota z beczką i widzimy także mocny plaster od tutaj, właśnie na tej kładce. Oczywiście to sugeruje, że robot musi beczką z krokiem w to uderzyć. I tą klatkę widzieliśmy. Tak, widzieliśmy ją, ale nie mieliśmy do niej dostępu. I pewnie myślicie, jak to się do niej dostaniemy, skoro ona jest otoczona przez sieć i z drugiej strony też jest w końcu otoczona przez jakąś tam krater, bym tak powiedział. Bardzo proste. Strzelamy przez sieć. O, budził się, okej. No tak, bo my tu mamy kolejnego śpiącego robota. Tak, to była ostatnia klatka i ostatnie dwa lumsy w tym poziomie. Więc teraz możemy wejść o właśnie w tą dziurę, ona nas zaprowadzi z powrotem do jaskini Echa. I kolejny goryl. Oczywiście wiadomo, co z nim zrobić. Wiecie, co z nim zrobić, wiecie, co z nim zrobić, prawda? Okej. Te drzwi się nie otwierają. Tak, otworzy je tamten przełącznik. Nie dostaniemy go pięścią, musimy strzelać w niego beczką. Ale widać, że nie trafiłem. No, może jednak da się pięścią do niego strzelić, nie wiem. No, nie jest tak łatwo wcale. Mówię, również beczka może ten przełącznik nacisnąć. Może teraz? No, słyszymy tą muzyczkę właśnie, która sugeruje, że jednak nam się udało. I po czerwonym dywanie. To jest trochę ciekawe. Okej, klatka, oczywiście o niej nie zapominamy, skoro ją widzimy i tak łatwo ją dostać. I dalej z tymi beczkami. Więcej beczek, więcej właśnie takich powietrznych dróg do pokonania. Tak, ta woda tutaj, jeżeli to jest woda, czy może to jest kwas jakiś, nie wiem. W każdym razie jest zatruta ta ciecz. Więc oczywiście jak do niej wpadniemy, to tracimy zdrowie i pojawiamy się, gdzie zebraliśmy ostatniego zielonego lumsa. Ale jednak nie musicie się do końca nią martwić, bo możecie w niej jednak zamoczyć stopy, nic wam się nie stanie. To jest czwarta już klatka, przedostatnia tutaj. I cóż, teraz powinniśmy wrócić i wcisnąć ten guzik, gdyż on podniesie tamtą, tak jakby, bramę. Jeżeli ona oczywiście jest, nie jest uniesiona, to nie ma możliwości właśnie z polecenia tą ścieżką. Tak, w tym poziomie również łatwo wszystkie lumsy i wszystkie klatki zebrać. Ale ta kamera, no naprawdę mi się nigdy nie podobała ta kamera.
ale jakoś mnie nie przeszkodziła. Okej, ta ostatnia beczka w tym poziomie. 49 i 50 i kurczę, nie wiem czemu obydwałem od tego. To był głupi błąd. I to jest ostatnia klatka. Z kolejnym Teen Zinem, który oferuje nam swoją pomoc i otworzy znowu portal. Nie chwytaj się tego. Tak, to jest fajny widok, bo takie ciemne niebo, jeszcze właśnie w oddali widać kolejny piracki okręt. I jaskinie Echa, kolejny poziom, który zaliczyliśmy perfekcyjnie. I tym razem akurat pokażę wam bonus. Gdyż właśnie już w tym etapie gry mogą być dwie nagrody za przejście tego bonusowego poziomu. Można dostać albo właśnie uzupełnienie zdrowia, albo złote pięści, tak się składa. I znowu musi nam pomóc dzieciak Globoxa, który naprawdę opiera bardzo dziwną ścieżkę. Widzicie, jak on okrąża. Okrąża i teraz wpływa właśnie, wskakuje do wody. I jak zapiernica po tej wodzie, naprawdę. No nawet robot ma kłopoty z dostaniem się właśnie tutaj pod górkę. Naprawdę wykonanie w tym poziomie to żaden kłopot. A zobaczycie, ile będzie do nas ten robot stracił. O, widzicie, właśnie dopiero teraz tutaj podbiegł. No i właśnie widzicie, że nagrodą za wygranie tego wyścigu były złote pięści, więc one na pewno mogą Raymanowi wkrótce pomóc. Chociaż nie wiem, czy na następnym poziomie rzeczywiście będą takie pomocne. Otóż następnym poziomem jest, no, jeden z moich ulubionych poziomów w całej grze. Mowa o urwisku. Ale urwisko! No cóż, zobaczymy, co tam się stanie. CDDZio, na razie.